Witajcie kochani, dzisiaj dzień 10. Chciałbym powrócić dzisiaj do tematów, które omawiałem wcześniej, które sygnalizowałem wcześniej, dwa dni temu i jeszcze wcześniej, związanych ze świadomością, podświadomością, nadświadomością i naszym oddziaływaniem na siebie, na odległość, naszym uzdrawianiem zbiorowej podświadomości poprzez uzdrawianie swojej własnej podświadomości. W jednym z komentarzy pojawiło się pytanie, jakie są źródła tych informacji? Skąd czerpię tą wiedzę? Czy mógłbym ją jakoś potwierdzić? Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. I takim podstawowym źródłem, które prowadziło mnie chyba od początku, jest moja własna intuicja. Ale nie tylko. Intuicja jest dla mnie bardzo ważna. Uczyłem się tego chyba tak jakoś naturalnie od samego początku. Na początku najpierw miałem wątpliwości, czy to jest prawda, czy iść w tę stronę. Później te wątpliwości stawały się coraz mniejsze. Później miałem coraz więcej przesłanek na to, że gdy nie działam zgodnie z moją intuicją, to ładuję się w jakieś problemy i zaczynam cierpieć. Ale też w naturalny sposób bardzo cenię sobie całą wiedzę intelektualną, która jest dostępna teraz, w dzisiejszej dobie, poprzez internet, poprzez książki. Mamy wspaniałe czasy, możemy w zaledwie kilka sekund dotrzeć do informacji, które są potrzebne, które potwierdzają to, co chcemy rozwijać, co chcemy zgłębiać. Więc na początku swojego życia studiowałem filozofię wedyjską. Zacząłem mniej więcej w wieku 16 lat i przez 12 lat byłem pod bardzo dużym wpływem. Bardzo dużo wyciągnąłem z tego, ale jednocześnie byłem też otwarty na inne źródła. Przyglądałem się innym systemom filozoficznym, innym kulturom. Mniej więcej w wieku 28 lat, gdy się ożeniłem, zacząłem świadomie poznawać psychologię. Zacząłem uczyć się tego. Wcześniej trochę mi tego brakowało, nie było też takiej potrzeby, bo jako mnich czy kawaler moje interakcje z innymi były na innym poziomie. Tutaj więc rozpoczął się okres zgłębiania psychologii i też szukania sposobów lepszej komunikacji z innymi ludźmi. W ten sposób trafiłem na porozumienie bez przemocy Rosenberga, które bardzo dużo mi dało. Otworzyło mnie na odczuwanie, na emocje, na poznawanie emocji, swoich własnych uczuć, odczuć, potrzeb, rozróżnianiu jednych od drugich. Takim kluczowym, bardzo mocnym bodźcem zrozumienia funkcjonowania naszej wewnętrznej struktury, naszej świadomości były książki Davida Hawkinsa. Po raz pierwszy zetknąłem się z jego pracami mniej więcej 11-12 lat temu. Jego książek nie były wówczas przetłumaczone na język polski. Te książki w języku polskim pojawiły się jakieś 10 lat temu. Od razu zakupiłem w zasadzie komplet jego książek. Siła czy moc. To jest taka kultowa książka, najważniejsza, w którym opisuje 17 poziomów świadomości i sposoby przekraczania tych poziomu świadomości, możliwości przechodzenia z jednego poziomu na drugi. I to bardzo mi otworzyło oczy na to, że poprzez świadomą, intencjonalną pracę nad sobą mogę się rozwijać, mogę wzrastać i że jest to proces mierzalny. On jest doktorem psychiatrii. Przy sporządzaniu tej mapy poziomu świadomości wykorzystywał powszechnie stosowaną naukową technikę zwaną kinestezjologią. I to wywarło na mnie duże wrażenie. Później okazało się, że fizyka, współczesna fizyka kwantowa tak naprawdę potwierdza wszystko to, co różne kultury, tradycje wiedziały, przekazywały z pokolenia na pokolenie, lecz nie potrafiły tego ubrać w słowa. Fizyka współczesna też nie potrafi tego ubrać w słowa. Fizyka kwantowa wie
o istnieniu pewnych zjawisk, pewnych zależności, ale nie potrafię ich wytłumaczyć. Takim prekursorem był oczywiście Albert Einstein. W 1935 roku zainicjował on przeprowadzenie pewnego eksperymentu badawczego, który został nazwany upiornym działaniem na odległość. Polegało to na tym, że dwie osoby, które przed chwilą się poznały, nie znały się absolutnie wcześniej, ale przed chwilą zostały sobie przedstawione, poznały swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, liczbę dzieci, zostały umieszczone w dwóch oddzielnych klatkach Faradaya, oddalonych od siebie o jakąś odległość. Klatka Faradaya to jest takie urządzenie, przez które nie przepływa żadna elektryczność i żadna znana człowiekowi energia. Komórki tam nie działają, na przykład żadne fale radiowe tam nie docierają. Więc dwie osoby, które przed chwilą się poznały, są umieszczone w dwóch oddzielnych klatkach Faradaya. I jedna z tych osób obie są podpięte do aparatury diagnostycznej badającej reakcje fizjologiczne i neurologiczne ciała. I jednej z tej osób świeci się światłem prosto w oczy. Aparatura diagnostyczna wariuje, wykresy i tak dalej, wszystko skacze. I najciekawsze jest to, że druga osoba, która umieszczona jest w drugiej klatce Faradaya, nie dość, że nie wie, co się dzieje z tą pierwszą osobą, nie wie, jakim eksperymentom jest poddawana i kiedy, aparatura badawcza również odnotowuje dokładnie takie same symptomy. Ten eksperyment powtarzano wielokrotnie później, w różnych konfiguracjach, przy użyciu różnych bodźców. Czasami to były filmy wzmagające jakieś uczucia, jakieś emocje, strach, lęk, miłość, zachwyt. I zawsze reakcje były takie same. 20 lat temu też były takie badania przeprowadzone przez Departament chyba Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych. I w tych badaniach pobrano od osób badanych fragmenty komórek z ciała, wycięto fragment podniebienia i przewieziono te komórki 80 km dalej do zupełnie innego pomieszczenia. I podłączono zarówno osobę badaną do aparatury badawczej, jak i te komórki, wycięte fragmenty ich ciała podłączono również do aparatury badawczej. Odległość jest gigantyczna, nie ma możliwości jakiegokolwiek podłączenia oddziaływania. I w momencie, gdy wyświetlany jest dla tych osób badanych film, który wzmaga piękne uczucia, te dwa urządzenia badawcze podpięte do pacjenta i do jego komórek 80 km dalej rejestrują dokładnie takie same zachowania. Więc wniosek jest taki, że jesteśmy na jakimś poziomie połączeni ze sobą i oddziaływujemy na siebie. Szczególnie jest to mocne w przypadku osób bliskich, w przypadku członków rodziny, w przypadku partnerów. Ale też w jakimś zakresie każdy z nas może oddziaływać na każdą inną osobę na tej planecie. O tym też mówi David Hawkins właśnie w swojej książce. Mówi, że wraz ze wzrostem, z podnoszeniem się naszej świadomości, z podnoszeniem poziomów naszej świadomości, nasza siła oddziaływania jest coraz większa. Dobroć i miłość, która z nas emanuje, ma coraz większe pole rażenia. Bo kochani, okazuje się, że nasza podświadomość to nie jest tylko odbiornik. Nasza podświadomość to jest też nadajnik. Tak jak teraz, ja na poziomie świadomym kontaktuję się z wami, wyrażam, przekazuję pewne słowa, widzicie moją twarz. Gdy podnoszę brwi, to widzicie, że podnoszę brwi, że marszczę czoło. Gdy mrugam oczami, to też to widzicie. Odbieracie te wszystkie sygnały na poziomie świadomym. Ale na poziomie podświadomym ja też wysyłam sygnały. Jeżeli sygnały, które wysyłane są na poziomie podświadomym, są sprzeczne z tym, co mówię, to wy to wyłapiecie. On kłamie. Podświadomość mówi co innego, a świadomość mówi co innego. Wyczuwacie to.
Więc pokażę Wam jeszcze raz. Trochę udoskonaliłem rysunki, które przygotowałem wcześniej. To są cztery ciała, omawialiśmy to. To jest świadomość i podświadomość. Jeszcze taka ciekawostka, która mi się przypomniała, dotycząca świadomości i podświadomości, jest taka, że naukowcy też odkryli, że dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia mają, ich mózgi funkcjonują w zdecydowanej większości na falach teta i gamma. Więc to oznacza, że ich podświadomość jest otwarta. Zapis ich podświadomości jest po prostu otwarty, dlatego one bezpośrednio przyjmują każdą informację, bezkrytycznie przyjmują każdą informację, która jest wypowiadana, jeżeli powiemy dziecku w żartach, ale z ciebie głuptasek, to on to przyjmuje, jego podświadomość to odnotowuje, to może zostać zapisane w jego podświadomości. Również dostęp do podświadomości mamy w stanie hipnozy. Gdy pacjent jest poddawany hipnozy, wyciągamy ogromną, możemy wyciągnąć dowolną ilość informacji z jego podświadomości, możemy te informacje też zmieniać. Jest to bardzo niebezpieczne, bo w trakcie otwarcia tej podświadomości mogą wkraść się jakieś też programy w międzyczasie. I tutaj przygotowałem właśnie taki nowy rysunek, który pokazuje, że istnieje jakieś połączenie. Ja nie wiem, czy za jakiś czas naukowcy nie odkryją tego, nie zdefiniują tego, jakaś inna terminologia nie będzie obowiązywać i funkcjonować, ale na razie możemy to nazwać, to coś, tę siłę, która jest obserwowalna, o której możemy wyczytać u bardzo wielu różnych autorów, jako źródło, jako nadświadomość, świadomość, podświadomość i zbiorowa podświadomość. I to są te dwa sposoby połączenia między nami. Łączymy się za pomocą podświadomości, jest to jakaś niewidzialna sieć połączenia, i za pomocą nadświadomości i źródła. Jest to ta boska, nadnaturalna siła, która nas ze sobą łączy i spaja, która daje nam inspirację. I jeszcze jeden rysunek, który pokazuje też nałożenie ciał fizycznych na to wszystko. Tych czterech ciał fizycznych, intelektualnego, mentalnego, fizycznego, emocjonalnego, duchowego. Tutaj istnieje właśnie to połączenie, które może być opcjonalne, może być zainicjowane przez nas, a czasami może być zainicjowane przez tą siłę wyższą też czasami. Chociaż nie chcemy, widzimy jakieś przebłyski, dostajemy jakąś inspirację, która przychodzi nagle, ale możemy też świadomie, za pomocą świadomości, prosić o tę inspirację i o to połączenie. Wówczas w naturalny sposób nasze ciała emocjonalne i duchowe wzmacniają się, bo one są odżywiane tą właśnie energią miłości, tym połączeniem. Gdy tego połączenia nie ma, gdy świadomość pogrążona jest tylko w tym kręgu świadomość, podświadomość i przerabianie wspomnień i tematów, które towarzyszą nam od zawsze, po jakimś czasie możemy czuć się zdławieni tutaj w tym ciele. Być może nasza dusza po jakimś czasie będzie chciała opuścić to ciało, bo życie w tym ciele będzie nie do zniesienia. Być może dlatego niektórzy z nas umierają wcześniej albo popełniają samobójstwa. Okej, myślę, że wystarczy na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę, za ten odbiór na poziomie świadomym, werbalnym, podświadomym, duchowym, emocjonalnym, mentalnym. I do zobaczenia jutro.